Kołobrzeska policja po raz kolejny przestrzega głównie osoby starsze przed działaniem oszustów. Takie plakaty można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych wspólnot mieszkaniowych. Jest to kolejna forma kontaktu z seniorami. Postanowiliśmy, że rozpropagujemy wśród wspólnot mieszkaniowych plakaty informujące o tym, że jest coś takiego jak oszustwo metodą na wnuczka czy policjanta. Niejednokrotnie przy przyjmowaniu zawiadomień tego typu osoby nas informują o tym, że nie miały świadomości. Pomimo tego, że jest to medialnie nagłośnione, bardzo dużo osób to wie, czasami byliśmy też, staraliśmy się docierać do kościołów, gdzie też informowaliśmy o tego typu oszustwie, ale są osoby, znajdują się osoby, które faktycznie nie widziały tego typu oszustwie. A oszuści wyłudzający pieniądze od osób starszych nie ustają w swojej przestępczej działalności. Historie, jakie tworzą i wykorzystują, bywają bardzo różne. Zastosowanie socjotechnik przez przestępców i modyfikacje tego typu oszustwa są cały czas, w związku z tym tutaj musimy cały czas do seniorów docierać i informować ich o różnych właśnie metodach oszustwa. W ostatnim okresie czasu zdarzają się osoby, które niestety padają ofiarą oszustów, przekazują pieniądze tak zwanym kurierom, a jak wiemy, utrudnione jest później ujawnienie tych osób. Głównie te numery są, z których dzwonione jest do osób starszych, do tych pokrzywdzonych, są z zagranicy i tutaj ujawnienie sprawców tego typu oszustwa jest dosyć utrudnione. Bardzo ważna w tym zakresie, jak podkreśla Tomasz Kwaśnik, jest profilaktyka. Głównie to oszustwo polega na tym, że dzwoniono jest na numer stacjonarny do osób starszych. Tutaj ta osoba starsza nie ma tak naprawdę czasu do namysłu. Cały czas jest nakręcana rozmowa. A żeby ustrzec się tutaj w tym przypadku, najlepiej jest przerwać rozmowę, potwierdzić urodziny, czy potwierdzić u nas na komendzie, czy faktycznie policjanci wykonują jakieś czynności. Niemniej jednak my, jako policjanci, nigdy nie żądamy od nikogo jakiejkolwiek sumy pieniędzy. Policjanci, jeżeli zapamiętamy sobie tą regułę, że policjanci nie biorą od nikogo pieniędzy, to na pewno będziemy bardziej wyczuleni na tego typu oszustwo. Policja apeluje o szczególną ostrożność, gdyż przestępcy ciągle podejmują nowe próby oszukania seniorów i przejęcia ich oszczędności.